Dzień dobry, panie menadżerze. Dzień dobry, Cezary, witam cię serdecznie. Co słychać u pana jest? U mnie wszystko okej. I co robimy teraz? Co, czekamy... Dzień dobry państwu, jesteśmy na dworcu centralnym w Warszawie. Czekamy na Marcina Świetlickiego, który przyjedzie z Krakowa. I z Marcinem Świetlickim z Krakowa pójdziemy w jakieś miejsce, spożyć obiad, a potem przyjdzie po nas samochód z Płutuska. Pojedziemy do Płutuska i panowie dacie piękny koncert. Dziękuję bardzo, serdecznie wam. Bym wolał w Warszawie dzisiaj koncertować niż w Płutusku. To się zamieńmy, czy w Warszawie, czy w Płutusku. Że w Warszawie to jest impreza literacka, to będzie kupa grafomanów znów. Macie, żeby mi pożyczyć? No, mamy. Macie? To mogę sobie zamówić na przykład... Dziękujemy. Na przykład cebulową? Nie. Może rosół z owocami, może. Może ze smakowitym pasztecikiem. Smakowity pasztecik brzmi dobrze. To chyba bardzo czerwony ze smakowitym. A na drugie... Ale nie mogę zjeść dużo, ale zupę muszę. O, co piją prawdziwi mężczyźni? Albo kolę, albo whisky. Wyobraź sobie związek Michała Bajora z Jackiem Wójcickim, albo jeszcze z Maciejem Szwarcem. Albo na przykład Grzegorza Turdała z Maciejem Maleńczukiem związek. Jakie dzieci byśmy? Jakie? Myśmy grali z Pijamą Porno, Pijama Porno na Świetliki i Karzyki. Przegraliśmy, ale później zagraliśmy Świetliki na Pijamę Porno w pokera i ja wygrałem. A masz karty? Nie mam. No powiedzcie o waszym największym problemie. A ty nie masz go? Nie znasz. Mam, ale nie wiedziałem, że ty masz. O czym robisz film teraz? Wieczorem. No powiedzcie o waszym największym problemie. Wiesz, pizza umieć, nie? No. To że umiesz. Nie spadasz. Bardzo jest, żeby zdenerwowany. Nie, takie rzeczy robię. No wiesz, słuchaj, schłapy chodzą, wiesz. To jest najgorsze. Co, słyszymy różne rzeczy. To nie jest to samo, co z Wańczykiem, który słyszałeś w stanie Wańczyku. Co robimy? Idziemy. Po co? Przepraszam? Dokąd? Do oka. Do oko. Oni takie szerokie ulice zbudowali, żeby Niemcom się lepiej maszerowały. Tej Warszawy. Wszystkie miłosne piosenki, które Beata Kozidrak napisała, to są o mnie. Chodziliśmy do jednego liceum, mieliśmy krótki, ale bardzo taki owocujący w jej twórczości romans. Nie pisałem o jej piosenek, bo bałem się, że... Ale że ona od... A współżyliście państwo z sobą? Ja byłem w trzeciej klasie, ona w czwartej, to mnie lekceważyła, ale jeżeli chodziło o współżycie, to proszę bardzo. Poza współżyciem się do mnie nie przyznawała, jak ja współżyła, to się przyznawała. Wstydziła się, bo byłem z młodszej klasy i z humanistycznej, ona była z Miłchem. Już zagwizeruję ci tej nocy, to nie o mnie. To nie o mnie, akurat ta jedna, ale nie ma wody na pustyni, to o mnie jest. Jaka jest sytuacja? Ta sytuacja jest znakomita. Zagrałbym na fliperze. Nie mam. Dobry pomysł. Fliper był. Też bym zagrał. Fliper dałby mi wiele radości. Nie mam w domu flipera. Chciałbym mieć w domu flipera. Skierowałem się w jedną stronę, nawróciłem. Skierowałem się w drugą, nawróciłem. To się metanoja nazywa, nie? Czy to założenie nie mają noclegu? Jak to, czy to jest prawdziwe? My tak. Japoniec pierdolony z kamerką. O czym robisz film teraz? O czym robisz film teraz? O czym robisz film teraz? A to jest zwyczajnie historia o człowieku, który budzi się codziennie w innym łóżku, w innej skórze normalnie się budzi zwyczajnie. A to jest zwyczajnie historia o człowieku, który budzi się codziennie w innym łóżku, przy innej kobiecie, przy innym mężczyźnie, inną mnie pościął. Historia o człowieku, który budzi się codziennie w innym łóżku. Jest innej płci, innej narodowości, innego koloru skóry.
słońce, inne upodobania, inne preferencje, inne upodobania. A to jest historia człowieka, który codziennie budzi się w innym łóżku. Raz wierzy, raz wierzy, raz wierzy, raz wierzy, raz wierzy w Buddę. Raz wierzy, raz wierzy, raz wierzy, raz wierzy, raz wierzy, raz wierzy w człowieka, którego nazywają Jahwe. A to jest historia, czasem jest bezpartyjny, czasem należy naraz do wszystkich partii. Człowieka, którego codziennie słońce ogląda w innym łóżku. Taka jest historia człowieka, którego matka budzi albo ksiądz. A to jest historia człowieka, którego codziennie słońce ogląda.